Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, a ty oglądasz i słuchasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniam się na lepsze. Dzisiaj będę mówił o czterech jeźdźcach apokalipsy, o czterech rzeczach, które resetują cały rozwój osobisty. Znaczy, jeśli zaniedbasz jedną z tych rzeczy, to dosłownie jak jeździ z apokalipsą, ona przyjdzie, nieważne ile książek rozwojowych przeczytasz, nieważne ile filmów obejrzysz, nieważne jak bardzo duchowo się rozwijasz, jak próbujesz się rozwinąć. Jeśli te rzeczy zaniedbasz, te cztery rzeczy, to masz położony cały rozwój. Będziesz się powoli, mozolnie zmieniać, będziesz się dziwić, dlaczego w kółko tkwisz w miejscu, dlaczego się nie rozwijasz, dlaczego to wszystko jest takie mętne i nieciekawe. Tych czterech jeźdźców apokalipsy za chwilę przedstawię. Ale jednym z nich jest prokrastynacja. Okay. Trochę więcej mówię o niej na samym końcu. Ale przygotowałem kurs. Napisałem książkę i mam grupę Mastermind, która jest przypisana do kursu, dla wszystkich kursantów. I to wszystko w pakietach, w bardzo atrakcyjnej cenie, obniżonej czasowo, znajduje się w linku w opisie. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to posłuchaj materiał do końca, bo na końcu mówię trochę więcej o odwlekaniu, dlaczego jest to problem psychologiczny, a nie problem z planowaniem, jak do tego podejść i jak to rozumieć. Natomiast na tę chwilę zapraszam Cię na materiał, bo to są cztery rzeczy, których nie możesz przegapić i musisz na nie uważać i musisz o nie zadbać. Lecimy. Okej, więc są takie rzeczy w rozwoju osobistym, takie niuansiki, o które możesz dbać. Możesz dbać o wdzięczność, praktykować techniki mindfulness, możesz czytać masę książek rozwojowych, słuchać podcasty, ale są rzeczy, które resetują większość twojego rozwoju osobistego. Bo może i wewnętrznie przechodzisz lekką przemianę, coś tam się dzieje, jakieś małe niuansiki, ale w życiu dalej stoisz w miejscu i te cztery rzeczy, tych czterech jeźdźców apokalipsy po prostu koszą wszystko. I pierwszy z nich i takim absolutnie kluczowym i bardzo szeroko omówionym jest zła komunikacja. I oczywiście można powiedzieć, a zła komunikacja, no to muszę mówić ładniej, lepiej się empatycznie komunikować i tak dalej. Nie, zła komunikacja ma kilka wymiarów. Bo to nie chodzi tylko o to, jak ty komunikujesz się z innymi, ale jak ty słuchasz innych, jak ty słuchasz siebie, jak komunikujesz swoje emocje, jak bardzo empatyzujesz się z innymi, jak inni empatyzują się z tobą, jakie pozostawiasz po sobie wrażenie. Tysiąc różnych niuansów. Więc dlaczego w ogóle pierwszym jeźdźcem tej apokalipsy, która resetuje wszystko w rozwoju osobistym, jest ta zła komunikacja? Bo żyjemy w społeczeństwie, no i żeby cokolwiek załatwić, cokolwiek osiągnąć, musimy o to poprosić, musimy o tym powiedzieć, musimy o tym kogoś poinformować. Zresztą takie uświadomienie sobie, że no pracę kto daje? No, pracę daje niby firma. Podpisujesz umowę z firmą, jeśli masz umowę o pracę. No nieprawda, bo pracę daje ci konkretny człowiek. Człowiek, który jest na przykład twoim przełożonym, będzie twoim przełożonym. Czyli musisz mu skomunikować siebie, swoją ofertę, swoją propozycję mu przedstawić. I my często właśnie tak myślimy, dehumanizujemy pewne czynności. I idę do urzędu załatwić sprawę. Nie, idę do człowieka w urzędzie załatwić sprawę. A ten człowiek co robi? Komunikuje się w odpowiedni, w określony sposób. Gdy zdałem sobie sprawę właśnie z tego, że tak silnie dehumanizujemy pewne czynności i odwróciłem to, no to zupełnie inaczej zacząłem podchodzić do takich praktycznych, małych rzeczy. Szedłem do urzędu, do konkretnego człowieka, załatwić konkretną sprawę. Ten konkretny człowiek ma konkretne problemy, wyzwania, jakieś niuanse związane ze swoją pracą, jakieś swoje specyficzne przywary, może jest niemiły, może jest uprzejmy, może właśnie jest zbyt uprzejmy, może jest zbyt, jest służbistą i tak dalej. No jakby tysiąc różnych rzeczy, tysiąc różnych niuansów się może tutaj pojawić. No i teraz można podejść do tego pragmatycznie i to wykorzystywać, tak, to można wykorzystywać na swoją korzyść, no albo można paść ofiarą tego, jeśli się właśnie niewłaściwie słucha, niewłaściwie podejdzie do konkretnej osoby, niewłaściwie rozumie to, kogo ma się przed sobą,
Czyli jakby ta komunikacja ma 1000 różnych poziomów, ale żeby to uporządkować, zacznijmy od komunikacji bezprzemocowej Marshalla Rosenberga. Zapoczątkowanej przez Marshalla Rosenberga, tak naprawdę jest to szalenie rozległy temat. Gorąco polecam eksplorowanie go na YouTube czy w innych źródłach informacji. W internecie możecie znaleźć masę jakichś takich drobnych poradników, jak mówić językiem szakala, jak mówić językiem żyrafy. Kiedyś robiliśmy nawet takiego live'a o technice 5 krzeseł, że mamy różnego rodzaju rozmówców, którzy mają różnego rodzaju nastawienie i względem tego nastawienia my zmieniamy odrobinę nasze podejście. Natomiast komunikacja bez przemocy zakłada, że wyzbywamy się takiego małostkowego mówienia tylko ja, tylko mówienia w sposób taki, że mamy jak ta żyrafa, właśnie ta metafora tej żyrafy jest tutaj bardzo specyficzna, która ma taką długą szyję i zawsze zagląda z dużej odległości, patrzy z szerokiego obrazu na sytuację swojego rozmówcy. No i ma wielkie serce, żyrafy mają wielkie serce, przez to są bardzo wyrozumiałe, delikatne i wrażliwe. Oczywiście upraszczam tutaj, tak jak mówię, są do tego całe podręczniki, niuanse, robiłem zresztą na ten temat też parę animacji. Natomiast komunikacja bez przemocy właśnie zawiera w sobie takie sokratejskie też ideały zadawania pytań. I to jest jedna z takich kluczowych zasad dobrej komunikacji. Żeby więcej zadawać pytań, żeby nie oceniać, nie nastawiać się na konfrontację, tylko dopytywać, spróbować zrozumieć, dlaczego tak jest, skąd taka twoja opinia, a nie inna, dlaczego masz takie, a nie inne nastawienie, nawet jeśli ktoś jest wrogi, nawet jeśli ktoś jest konfrontacyjny. I w tej sokratejskiej technice zadawania pytań, ona pierwotnie się ją określa jako sokratejską, bo Sokrates był według tego, co się podaje, Sokrates był tym filozofem, trochę w cudzysłowie męczy dupą takim miejskim, gdzie po prostu chodził i zadawał trudne pytania, takie pytania, które były pewnymi wytrychami myślowymi i zresztą dlatego został też oskarżony i skazany na śmierć, bo demoralizował w cudzysłowie młodzież odwlekając ją między innymi od wierzeń religijnych, czyli zadawał trudne pytania na temat wyimaginowanych bóstw, które wyznawali, na tyle trudne, że ludzie zaczęli dostrzegać, no ta wiara religijna, to tam nie ma za bardzo sensu, nie klei się, nie trzyma się do kupy, no i Sokrates przez to miał, tak się przypuszcza, przez to miał liczne problemy. I w tej całej technice, czyli jakby sprowadziłem trochę komunikację bezprzemocową do zadawania właściwych pytań. Ale idąc krok dalej, w technice sokratejskiej można zadawać też trudne pytania, żeby dociekać prawdy, ale można też zadawać, zamiast konfrontować, zadawać pytania w trudnych sytuacjach. I teraz jedna bardzo praktyczna porada. Jeśli ktoś stawia ci opór, jeśli masz sytuację, w której ktoś ci czegoś odmawia, na przykład klient nie chce zgodzić się na twoją ofertę, jesteś handlowcem, chcesz coś sprzedać. Możesz zamiast przedstawiać mu tą ofertę, to może kupi pan trochę taniej, może tutaj jest lepsza oferta, szukać czegoś, można zadać wprost pytanie. Co by pana przekonało do tego, żeby kupić? Czy można otwarte pytanie zadać w trochę inny sposób? Jak mógłbym sprawić, żeby ta sytuacja była załatwiona pozytywnie? Co mogę zrobić, żeby załatwić temat pozytywnie? Co mogę zrobić, żebyś przyszedł do mnie na imprezę? Co mogę zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Jak mógłbym się zachować? Zadawanie takich otwartych pytań do ludzi, zamiast konfrontowania się z nimi, zamiast bycia wrogim wobec nich, czy zamykania pewnych wątków, naprawdę może otworzyć ci wiele różnych fajnych perspektyw w życiu. I ta fatalna komunikacja, jakby ten jeden wymiar, gdzie ty się komunikujesz w sposób empatyczny, próbujesz opanować pewne konfrontacyjne słownictwo. Unikasz przede wszystkim mówienia tylko ja, o sobie. Jesteś ciekawy rozmówcy, zaglądasz do tego rozmówcy, masz tą długą szyję jak ta żyrafa.
I to jest jeden aspekt takiej pozytywnej, empatycznej komunikacji. Inny aspekt tej komunikacji, która resetuje nasz rozwój osobisty, to jest komunikowanie własnych emocji. I tu mamy te stereotypy, stereotyp męski, stereotyp żeński. Stereotyp żeński jest taki, że kobiety lepiej komunikują swoje emocje. I to w statystykach wydaje się, że jest prawdą. Mężczyźni za to gorzej, więc ten punkt troszeczkę bardziej dotyczy mężczyzn w tym kontekście. Komunikowanie własnych emocji, własnych potrzeb, własnego stanu emocjonalnego, no to jest trudność, bo ta komunikacja musi iść dwustopniowo. To znaczy, ty najpierw musisz sobie uświadomić, czyli skomunikować samemu sobie, że masz jakieś trudne emocje, że jest ci ciężko, że nie radzisz sobie z pewnymi emocjami, a potem jeszcze umieć je wyrazić w inny sposób niż złość. To jest ciekawy też znowu stereotyp wśród mężczyzn, że mówi się, że mężczyźni są tacy skryci, że mają tak mało tych emocji. No nie, mężczyzna ma bardzo dużo emocji, tylko wszystkie je kanalizuje często poprzez agresję i złość. Stąd też bardzo często jest taka sytuacja, znowu mówię o stereotypach, że mężczyzna to jest tą osobą, która ciągle wpada w kurwice, wnerwiony chodzi, ciągle przeklina, zaciska zęby, złości się. To też jest emocja. Problem polega na tym, że często właśnie ta złość to jest kanalizowanie innych emocji w formie właśnie skrytej złości, wypieranie innych emocji właśnie w takiej formie, która się gdzieś tam tak ciśnie w tym mężczyźnie i w taki sposób wychodzi. I paradoksalnie mężczyźnie więcej wolno w tym kontekście. To znaczy, mniej osób się dziwi, jak widzi kurwującego faceta, który gdzieś tam wpada w wściekłość. Analogicznie, gdyby to robiła kobieta, to wszyscy byliby zszokowani, jak to kobieta. Takie delikatne stworzenie, prawda? Motylek piękny na łące, prawda? Który pachnący i wspaniały ma być. No bo tak jest, bo jak się stereotypowo wychowuje dziewczynkę, to jak zwróci uwagę, jak tatusiowie zwracają się do swoich córek, to prawie zawsze jest ten motyw księżniczki, że to jest moja księżniczka. No super, wychowujesz swoją córkę na księżniczkę. No przepraszam cię bardzo, ale ona się rozczaruje, jak pójdzie do roboty w jakimś maku, czy układać ciuchy na wieszakach w jakimś sklepie z ciuchami, to się trochę rozczaruje, bo księżniczce nie przystawało, tak? A ty ją wychowywałeś jak księżniczkę i nie ma nic złego w tym, że się uchyla nieba swoim dzieciom i jest się dla nich i daje się im absolutnie wszystko. Nie ma w tym absolutnie nic złego, ale zakodowanie pewnych stereotypów sprawia, że na przykład kobiecie nie przystoi taka agresywna ekspresja, więc kobieta ma inne formy ekspresji. Oczywiście w ramach toksycznej kobiecości też mieści się coś takiego jak przemoc psychiczna, nie taka agresja werbalna, czy też fizyczna mężczyzny, który tam coś rzuci, zniszczy coś, przeklnie sobie i tak dalej. U kobiet to czasem takie inne wypierane emocje znajdują ujście w takim toksycznym knuciu i tak jest, ale popatrz, to wszystko gdzieś sprowadza się do komunikacji. I teraz nieważne, ile medytujesz, nieważne, ile książek rozwojowych przeczytasz, ile książek o nawykach milionerów przeczytasz. No nieważne, ile tego zrobisz. Jeśli komunikujesz się jak kompletny barbarzyńca, albo jeśli jesteś osobą toksyczną z takim zawyżonym poczuciem własnej wartości, że tobie się wszystko należy, tylko ja. Nie masz tego wglądu w dobro innych osób, tej empatii. Nie zadajesz pytań, nie interesujesz się innymi osobami. To nieważne, ile rozwoju osobistego w siebie wepchniesz, masz reset. Społecznie będziesz miał ciągle konflikty, będziesz ciągle zestresowany, ciągle będziesz w odklejeniu od własnych emocji. Więc ten obszar tej komunikacji jest tak esencjonalny. Zwróć uwagę, o następnych rzeczach, o następnych jeść tak będę mówił, ale ta komunikacja ma te dwa poziomy. Ten poziom wewnętrzny, że ty słuchasz, trzy poziomy, przepraszam, poziom wewnętrzny, że ty słuchasz siebie, dosłownie potrafisz nazwać dla siebie rzeczy, które dzieją się z tobą, potem potrafisz to zwerbalizować, czyli potrafisz komunikować się na zewnątrz, czyli komunikujesz się wewnątrz, na zewnątrz i słuchasz, czyli trzeci poziom.
czyli jeszcze przyjmujesz te komunikaty, czyli jakby w tych trzech poziomach poruszasz się dość płynnie. Jeśli o to nie zadbasz, leżysz, dosłownie leżysz. I okej, możesz powiedzieć, no dobra, jestem magazynierem, poguzik mi komunikację. Aha, dobra, jesteś magazynierem, robisz mało ambitną, nieciekawą, nieprzyjemną pracę. Zrozumiałe. Ale co robisz po robocie? Co, nie masz rodziny? Nie komunikujesz się z żoną, mężem, z własnymi dziećmi, z własnym ojcem, matką, z innymi członkami rodziny, ze swoimi przyjaciółmi, co już z nimi nie rozmawiasz, nie prowadzisz żadnego innego życia. Jesteś tylko magazynierem w całym swoim życiu i nie musisz z nikim rozmawiać. Jesteś tylko, nie wiem, programistą, nie musisz z nikim rozmawiać, nie musisz z nikim nic ustalać. No to jest bzdura. To jest właśnie wypieranie tej najbardziej esencjonalnej umiejętności, jaką ludzie posiadają i która znacząco odróżnia nas od większości świata zwierząt. Czyli właśnie złożona komunikacja. Jeśli o to nie zadbasz, reset, leżysz, po prostu leżysz, bo nie potrafisz skomunikować trudnych sytuacji do siebie, nie potrafisz ich skomunikować na zewnątrz i nie potrafisz słuchać. Zadbaj o to. Zainteresuj się komunikacją bez przemocy Marshalla Rosenberga. To jest naprawdę dobry początek, żeby zacząć. Zainteresuj się metodą sokratejską, to znaczy sposobem, jak poprzez zadawanie pytań dochodzić do prawdy. Co więcej, no jeśli mówimy o słuchaniu na przykład do innych, to Sokrates też miał takie trzy zasady. Temu Sokratesowi przypisuje się bardzo wiele. Wydaje się, mam takie czasem poczucie, że wiele rzeczy zostało dopisanych dużo, dużo później i obrosło w taką absolutną legendę. Gdybyśmy spotkali Sokratesa, no to być może bylibyśmy rozczarowani bardzo mocno, chociaż fajnie został przedstawiony akurat w grze Assassin's Creed Odyssey, która dzieje się właśnie w tamtej epoce wojen punickich i on został tam właśnie fajnie przedstawiony. Natomiast no już abstrahuję od tego. Kolejna technika, którą się przypisuje Sokratesowi, to jest to taka mała opowiastka o tym, że ktoś przychodzi do Sokratesa, żeby, słuchaj, Sokratesie, żeby mu powiedzieć o swoim sąsiedzie. No i słuchaj, mam taką straszną rzecz do powiedzenia o tym naszym wspólnym znajomym. Sokrates mówi, hola, zanim powiesz co dalej, to pozwól, że zadam ci podstawowe pytanie. Czy to, co chcesz powiedzieć na temat naszego wspólnego znajomego, to jest to coś dobrego? No, mówi, no wręcz przeciwnie, to jest wręcz coś niedobrego. Okej, no to drugie pytanie. Czy to, co chcesz powiedzieć na temat naszego wspólnego znajomego, jest prawdą? No nie wiem, no tak usłyszałem. Okej, no to trzecie pytanie. Czy to, co chcesz powiedzieć na temat naszego wspólnego znajomego, jest przydatne? Czy jest użyteczne w jakikolwiek sposób? No, też niekoniecznie. No więc chcesz mi powiedzieć, że przychodzisz z złymi wieściami, które nie wiesz, czy są prawdziwe i jeszcze jest to absolutnie do niczego nieprzydatne. No więc po co zawracać sobie tym głowę? Fajna technika trzech pytań. Czy coś jest przydatne, czy coś jest prawdziwe i czy coś jest dobre. Trzy rzeczy. Jeśli chociaż jedna z nich jest spełniona, no to faktycznie możemy już posłuchać, ale miejmy na uwadze, że niekoniecznie coś musi być prawdziwe. Fajna technika, żeby przesiać na przykład plotki, żeby przesiać toksyczne towarzystwo. No i tych technik jest znacznie więcej, różnego rodzaju, jak się komunikować, jak sobie radzić. Ale ta podstawowa sytuacja, w której ty jesteś komunikacyjnie odklejony, nie potrafisz nazwać swoich emocji, nie potrafisz zrozumieć tego, co się z tobą dzieje, no to to jest ta esencja, która później będzie ci bardzo przeszkadzała. Dosłownie będziesz próbował coś zrobić, na przykład awansować w swojej pracy i będziesz mieć kulę u nogi w postaci fatalnej komunikacji, bo mówisz na przykład wszystko wprost, że jesteś szczery, co można potraktować jako zaletę, ale równocześnie chamski. To jest zupełnie niepotrzebne nikomu. Nikomu to nie jest do niczego potrzebne, no nie? I tak pragmatycznie do tego aktu komunikacji podejść. I faktycznie można czasem poprzez komunikację, poprzez rozumienie tego, kto jest naszym rozmówcą, wykorzystywać pewne niuanse na własną korzyść.
Dużo osób ma taki naturalny opór przed tym, że żeby zmieniać swoją komunikację w zależności od tego, z kim się spotykasz, no bo twierdzą i czasem czytam to w komentarzach, w szczególności właśnie pod filmami, gdzie radzę na przykład, jak być asertywnym, że podaję jakieś propozycje, odmów w sposób uprzejmy, ale dalej stanowczy i tak dalej. Mówi, no ale ja, to jest takie sztuczne, to jest manipulowanie, ja to jestem ja i nie mają zaakceptować. Tak, jesteś taki tego pewien. A jak idziesz na niedzielny obiadek do rodziców, to co? Zachowujesz się przecież przy stole inaczej, niż jakbyś poszedł na wieczorny wypad z kumplami. Czyli co? My mamy naturalnie zaszyty w sobie taki dryg do tego, żeby zmieniać swoje zachowanie w zależności od okoliczności. Mamy coś takiego naturalnie. My zmieniamy. Pójdziesz na randkę z dziewczyną, będziesz zachowywać się inaczej niż jak rozmawiasz z kumplem o tej randce później. Będziesz się inaczej zachowywać. Koniec, kropka. Tak będzie. Po prostu będziesz trochę bardziej zwracał uwagę na jedne rzeczy, na inne mniej. Przy dobrym koledze, przyjacielu będziesz na nic nie zwracał uwagi, po prostu będziesz się drapał po brzuchu, żłopał piwko i sobie opowiadał, jak było, no nie? Jakby zupełnie inna sytuacja, kiedy masz 10-letni związek, a świeży związek i inaczej się wtedy zachowujemy. Inaczej zachowujesz się w pracy niż w domu. Modyfikujemy swoje zachowanie w zależności od okoliczności, więc nie udawaj, że nie jesteś w stanie zmodyfikować sposobu, w jaki mówisz. Zaadaptować go do danej konkretnej sytuacji. Nie wypieraj tego. Komunikacja jest absolutną podstawą i wydaje mi się, że aż za dużo czasu poświęciłem samej komunikacji. Dobra, więc drugi jeździec apokalipsy, który resetuje większość naszych prób samorozwojowych. To jest twoje podejście do pieniędzy, do zarabiania i w ogóle do kwestii finansowych. Żyjemy w kulturze wstydu, to znaczy, że my się wstydzimy chwalić, ile zarabiamy, wstydzimy się pieniędzy, wstydzimy się poprosić o pieniądze. Pieniądze są często tematem tabu. Nie u każdego i to jest duża zaleta. No ale przede wszystkim jest takie dalej podejście u nas, postaw się, zastaw się. Branie kredytu na wesela, w szczególności w czasach, w których jest kryzys. To jest absolutna głupota, z której są robione memy i ludzie się z tego śmieją. Ale potem i tak robią takie szalone zrywy. Pytanie, czy to ma sens? Moim zdaniem absolutnie nie, ale jakby zostawmy te wesela, bo to jest jakby, to jest oczywista rzecz, którą widać. Ale rzeczy, których nie widać, to są przede wszystkim takie małe konsumpcyjne nawyki. To są takie małe podejścia, gdzie my boimy się sprzedawać, wstydzimy się sprzedawcy. Mamy masę takich pejoratywnych skojarzeń wokół idei sprzedawania czegoś. No, zwróć uwagę, mamy takie powiedzenie, że ktoś nam coś sprzedał. Albo, że sprzedaliśmy się, albo, że właśnie ten akt, że ktoś dokonał na nas, że sprzedaż jest jakby intratnym elementem sprzedaży jest manipulacja, że zostałem zmanipulowany. Reklama jest jakąś manipulacją, że cała ta formuła, jaka jest między tobą a produktem, jest wewnętrznie oszukańcza, że szukamy czasem oszczędności w miejscach, w których nie powinniśmy oszczędzać, a z drugiej strony kupujemy czasem głupstwa, które potem leżą i się absolutnie kurzą. I ludzie, którzy esencjonalnie rozmawiają o pieniądzach tylko w formie zazdrości, zawiści, że skąd ma pieniążki, że jak oni zarabiają, jak to jest możliwe, że wstydzimy się swojej pensji, a z drugiej strony pokazujemy, jacy to jesteśmy, jak żyjemy dostatnie, to są osoby, które nie szanują pieniędzy. Nie szanują pracy, która jest włożona w to, żeby te pieniądze zarobić. Co więcej, nie potrafią w pewien sposób wykorzystywać pewnych dźwigni, umiejętności swoich, żeby zarabiać tych pieniędzy więcej. Jakby jest masa, mnogość, tak samo jak z komunikacją. Ona zresztą z pieniędzmi też jest silnie związana, no bo żeby dostać jakieś pieniądze, dostać lepsze wynagrodzenie, trzeba o nim powiedzieć. Ale osoby, które nie szanują pieniędzy, bardzo często mają dużo roszczeń, poczucia niedostatku, złości w życiu, błędne koło, wokół którego stoi kasa. A z drugiej strony,
Kasa przecież rozwiązuje tak wiele problemów. Pieniędzmi da się zasypać, dosłownie zasypać wiele egzystencjalnych mniej lub bardziej problemów w życiu, rozwojowych również. No, jakby pewien przywilej tego, że jeśli zarabiasz lepiej, jest to, że masz lepszy dostęp do psychologa, lepszy dostęp do psychiatry, lepszy dostęp do diagnozy, lepszy dostęp do leczenia. Na dzień dobry, pieniądze, masę rzeczy w naszym społeczeństwie polepszają. Abstrahuję od tego, czy to dobrze, czy źle, w jakiej my rzeczywistości żyjemy, ale żyjemy w rzeczywistości, w której pieniądze masę rzeczy ułatwiają. Dostęp do książek, dostęp do literatury, dostęp do trenerów, dostęp do szkoleń, dostęp do rozwoju, dostęp do edukacji. Pieniądze ułatwiają naprawdę wiele w życiu. I nie oszukujmy się, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić za darmożkę. Są pewne limity tego, co możesz zrobić, a za niektóre rzeczy trzeba zapłacić. Rozwój osobisty przyspiesza znacząco w momencie, gdy zaczynasz mądrze wydawać na niego pieniądze. Choćby zacznijmy od konsultacji. Są ludzie, którzy zaczynają biznes i umawiają się, zdarzało mi się to wielokrotnie przez ostatnich 5 lat, że umawiają się ze mną na konsultacje. Dzięki tym konsultacjom, zamiast testować coś przez pół roku, oni zaczynają za 2 miesiące już. Czyli jakby oszczędzają na przykład 4 miesiące czasu. Mimo że wydali pieniądze, to oszczędzają 4 miesiące swojego czasu. To wszystko gdzieś się tam scala czas i pieniądze w jedną taką całość. Teraz zdarzało mi się konsultować powstawanie kanałów na YouTube i istniejących kanałów na YouTube, rozwój istniejących kanałów na YouTube i też konsultacje te, wymiana doświadczeń, pewne porady, pewien wgląd, który ja mam poprzez długie bycie na YouTube i obserwowanie pewnych algorytmów, pewnych trendów, pewnych metod działania, sprawił, że byłem w stanie przyspieszyć czyjś rozwój. Tylko tyle i aż tyle. Ale właśnie pieniądze rozwiązują takie problemy. No, nie wiem, mam kurs Pożegnaj prokrastynację, tak? I książkę Pożegnaj prokrastynację. Nie daję tej wiedzy darmo. Nie daję tej wiedzy też drogo. Ale to też jest sytuacja, w której ktoś kompletnie bez grosza być może skieruje te finanse po prostu na jakieś potrzeby bytowe, mógłby rozwiązać poprzez kurs, poprzez książkę, inne swoje problemy. Więc pieniądze po prostu, no chyba nie muszę tego jakoś specjalnie udowadniać, rozwiązują masę problemów. Mamy też ogromną niewiedzę o finansach. O tym, żeby dobrze jest przygotować sobie poduszkę finansową, nawet w dobie inflacji. Do tej pory pojawiają się różnego rodzaju raporty, badania, które wykazują, że nawet do 30% Polaków praktycznie nie ma oszczędności albo ma oszczędności do jednego miesiąca. To jest życie w ciągłym stresie, to jest życie od pierwszego do pierwszego, jak ciągły student. No i dużo osób też powie, jak ciężko jest potem odłożyć na taką poduszkę, jak marnie zarabiam, słabo zarabiam. Absolutnie pełna zgoda. No ale właśnie cały myk polega na tym, zarabiasz marnie, trzeba popracować nad podniesieniem twoich możliwości, czyli zbudowanie jakiejś małej dźwigni na twoich umiejętnościach, albo będziesz się lepiej komunikować, albo będziesz mieć lepsze kompetencje, a żeby mieć lepsze kompetencje i nie wydawać na nie pieniędzy, no to musisz poświęcić na to czas. Musisz poświęcić na to kierunkowy wysiłek do tego, żeby coś zrobić. Możesz też próbować wyliczać swój czas pracy godzinami, tak jak Tim Ferriss radził w swoim poradniku 4-godzinny tydzień pracy. Oczywiście ciężko jest pracować tylko 4 godziny w tygodniu. Praktycznie to jest prawie że niemożliwe, chyba że ma się to naprawdę świetnie zautomatyzowane i wyskalowane. Natomiast cały myk polega na tym, że ta porada o tym, żeby dobrze wyliczać swój czas na godziny i wtedy go lepiej cenić, jest bardzo pragmatyczna i praktyczna. I tak jak mówię, no, masa osób słucha mnie, którzy pracują na etacie w miejscach, gdzie no nie wyliczą tego, no nie zrobią, nie zmienią tego, ale masz tyle małych możliwości do tego, żeby się odrobinę rozwijać, żeby poprzez zmianę miejsca pracy, bo to jest najlepszy sposób na uzyskanie podwyżki, jest to zmiana miejsca pracy, czyli jesteś w danym miejscu pracy, jest tak sobie, chciałbyś zarabiać więcej, najłatwiej będzie, możesz poprosić o podwyżkę, ale najłatwiej będzie, kiedy zaczniesz wysyłać CV dla czystej praktyki, dla czystego wysondowania rynku pracy i pójść na jedno, dwa spotkania rekrutacyjne
i zażądać 20-30% wyższą pensję i tak nie stracisz tamtej pracy, bo jeszcze z niej nie zrezygnowałeś, czy zrezygnowałaś, no ale zobaczyć, czy zarobisz więcej. Bardzo praktyczny tip, przy okazji dowiesz się, czy twoje CV jest w jakikolwiek sposób atrakcyjne, czy skuteczny, odświeżysz, okrzepniesz trochę na miejscu pracy, bo czemu nie? Oczywiście wokół pieniędzy jest masa tych lękowych sytuacji związanych z kryzysem. Jak najbardziej to wszystko ma stresujący, kłopotliwy wpływ. Dlatego właśnie dobrze jest się tym zainteresować, a nie właśnie wypierać tego. Pewna dyscyplina wydatków, którą też możesz sobie wprowadzić. Pewne limity na kontach, chodzenie na zakupy bez karty, albo tylko z kartą z wyliczoną kwotą i tak dalej. No bo te wszystkie rzeczy, które jak sobie zbierzesz do kupy, to dobra komunikacja i dobre zarządzanie własnymi finansami w perspektywie kilku najbliższych lat dadzą ci spokój, dadzą ci poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności siebie. Bez tego, nieważne ile książek rozwojowych przeczytasz, będziesz mieć reset. Będziesz co chwilę w permanentnym kryzysie. Mi osobiście zadbanie o własne finanse nie dało mi, nic innego nie dało mi tak wielkiej swobody w myśleniu, jak zadbanie o własne finanse. A wygrzebałem się naprawdę z wielu ciężkich kryzysów finansowych. To też zresztą warto sobie skorygować, czym się żywisz, w cudzysłowie. Jeśli żywisz się tylko w rozwoju osobistym, tak to bym określił, bardzo delikatnie duchową strawą, tylko o myśleniu, o bardzo abstrakcyjnych pojęciach, o tym, żeby być tylko w dobrym nastroju, to możesz pominąć bardzo duże problemy, możesz niestety je wypierać, a finanse są takim bardzo praktycznym, bardzo przyziemnym jeźdźcem apokalipsy. Zadbaj o nie, zainteresuj się nimi. Dobra, więc co? Trzeci jeździec apokalipsy, o którym robiłem kilka materiałów, robiłem webinary. Webinary zresztą są dostępne na ten temat w grupie Mastermind kursu Pożegnaj Prokrastynację i dla wspierających tutaj na YouTube. To jest zły sen. Jeśli zaniedbasz sen, to jest koniec. To jest... Nie jesteś w stanie być permanentnie niewyspany, w permanentnym długu snu i cokolwiek fajnego w życiu osiągać. Po prostu nie jesteś w stanie. Możesz źle jeść, możesz żywić się w maku. Będziesz czuć się... No tak sobie. Możesz jeść śmietnik. Okej. To też nie jest najwłaściwsze. Ale jeśli zaniedbasz sen, możesz odżywiać się jak aniołek. Perfekt. Ale jak zaniedbasz sen, koniec, reset. Jest, leżysz. Jesteś na deskach. I to jest ten jeden z elementów związanych, o którym mówię w kursie i w webinarach związanych z prokrastynacją właśnie. Jest taki element jak, oprócz długu snu, jak zemsta prokrastynatora na nocy. To jest coś takiego, że to jest związane ściśle z poczuciem kontroli. Masa osób tak ma, że siedzi po nocach i już nawet nie robi niczego praktycznego, tylko siedzi na siłę im dłużej. Bo ich dzień wygląda tak, że ciągle robią coś dla kogoś. To znaczy wstają rano, szybko śniadanie, szybkie ogarnięcie się i praca najemna przez 8 godzin, potem wiadomo komunikacja, no to też trochę zajmuje, później zrobienie sobie jedzenia, jeszcze jak masz dzieci, to jeszcze obsłużenie tych dzieci, jeszcze jak masz obowiązki domowe, to obsłużenie do obowiązków domowych i dopiero przychodzi 21, 22, gdzie możesz w spokoju siąść do rzeczy, które odwlekałeś czy odwlekałaś od dawien dawna, ale z racji tego, że już jesteś zmęczony czy zmęczona po prostu całym tym dniem, całym tym wszystkim, no to twoje skupienie jest bliskie zeru, twoja umiejętność skupienia się, twoja produktywność jest bardzo słaba, jesteś, po prostu to jest wynik zwykłego zmęczenia. Ale ta frustracja związana z brakiem kontroli, z tym, że wszystkie inne zewnętrzne rzeczy wyrwały ci fragmenty dnia, jest tak wielka, że siedzisz na siłę i oglądasz ten serial i grasz w tą grę i robisz jakieś rzeczy, zarywasz, bo sen jest najłatwiejszym, w cudzysłowie, chłopcem do bicia. Najłatwiej zemścić się na śnie. No i potem śpisz 6 godzin. 5 godzin śpisz. No bo idziesz spać o północy, budzisz się o 6, więc 6 godzin snu, to jest za mało, koniec, kropka. I nie dajcie sobie wmówić ludziom, którzy mówią, że śpią 6 godzin, jest super.
jest bardzo mała, marginalna statystycznie w badaniach to widać. Grupa ludzi, którzy mogą spać 6 godzin, nie mieć długotrwałych efektów zdrowotnych. Natomiast dług snu, na który robiłem bardzo obszerny materiał, dwa materiały akurat, dwie animacje i bardzo dobrze się do tego długu snu przygotowałem, to jest rzecz, która długofalowo skraca twoje życie poprzez generowanie, indukowanie, zwiększanie szans na liczne wieloorganowe choroby organizmu, ale przede wszystkim spada ci skupienie, spada ci koncentracja. Każdy sen poniżej 7 godzin radykalnie obniża nasze skupienie. Daje też ryzyko na mikrosen. Mikrosen to są takie momenty, w których na przykład prowadzisz samochodem i wizja ci znika na sekundę, dwie, trzy. A sekunda, dwie, trzy przy 100 km na godzinę to jest parę dziesiąt, nawet paręset metrów spóźnionego hamowania, które może spowodować wypadek. I podejrzewa się, że mikrosen jest przyczółkiem do większości takich poważnych wypadków samochodowych, gdzie właśnie kierowca zagapił się, nie zasnął za kółkiem, gdzieś wypadł w ruch, tylko dosłownie przez chwilę miał taki mały blackout i nie widział dosłownie, co się dzieje. A mikrosen pojawia się w momencie przemęczenia organizmu. Jak nie zadbasz o sen, to będziesz mieć problem z twoim krótkim zapłonem. Jeśli masz krótkim zapłonem, w tym sensie będziesz częściej wybuchać. Twoja komunikacja będzie fatalna, czyli pierwszy jeździec z apokalipsy przyjedzie i będzie kosił. No bo masz większą cierpliwość, jak jesteś wyspany, wypoczęty, dobrze pojedzony, to mamy większą cierpliwość do trudnych sytuacji, do trudnych rozmów, do rzeczy, które nas frustrują. Jeśli masz krótki zapłon i jesteś do tego jeszcze niewyspany, masz po prostu impulsywną naturę, to wybuchasz non-stop. Nie radzisz sobie z emocjami, bo emocje wymagają skupienia. Emocje, panowanie nad emocjami, regulowanie tych emocji wymaga po prostu pewnej siły mentalnej. A jak nie śpisz, to wszystko rujnujesz. Więc nieważne, ile poradników przeczytasz, nieważne nawet do końca, jaką prowadzisz dietę. Oczywiście w pakiecie ze snem jest związana dieta. Jest taka zasada 10-3-2-1-0. 10-3-2-1-0. Dobrze ją sobie zapamiętać. Ona ma sens biologiczny, medyczny, zdrowotny. Na 10 godzin przed snem zrezygnuj z wszelkich stymulantów typu kawa, żeby wypłukać możliwie skutecznie ją z krwi, kofeinę konkretnie. Nie wypłukamy jej w całości, ale nie pijmy na 10 godzin, czyli jeśli idziesz spać o 22, no to najpóźniej o 12, dobrze mówię, o 12? Tak, o 12 najpóźniej pij kawę. Nie pij później kawy, bo będziesz mieć dłuższy proces zasypiania, będziesz spał płyciej, ciężej będziesz wchodzić w fazę REM i tak dalej. Na 3 godziny przed snem wstrzymaj się przed jedzeniem. Na 2 godziny przed snem wstrzyma się od intensywnej pracy i intensywnego wysiłku. Godzina przed snem to już sytuacja, w której powinieneś rezygnować z ekranów, z światła, powinieneś wygaszać się, więc dobrze jest wtedy po prostu czytać. No i zero. Raczej staraj się unikać drzemek, ale staraj się też wyzerować jakiekolwiek budziki. To znaczy regulowanie w ogóle pory zasypiania i wstawania to jest bardzo ciekawy proces. To jest proces wielowątkowy. Bardzo dużo robiłem w webinarze na temat naszych chronotypów. Chronotyp sowy, chronotyp skowronka, czy też chronotyp ogólny. I tutaj jedno takie bardzo ważne spostrzeżenie. Ludzie lubią się skupiać na tym, że jestem sową, no bo fajnie siedzi w nocy, bo jest cicho i spokojnie. Ale powiem wam tak absolutnie szczerze, z tych badań nad chronotypami wychodzi, że takich wyraźnych chronotypów, gdzie ktoś jest sową, gdzie ktoś jest skowronkiem, jest parę procent populacji. Większość z nas ma elastyczny chronotyp i jest w stanie go przesuwać w zależności od potrzeb. Natomiast wszyscy badacze na temat chronotypów, lekarze, zgadzają się, że jeśli zasypiasz po północy, to możesz mieć problem z zaburzeniami snu, ale przede wszystkim możesz mieć problemy zdrowotne, nawet jeśli jesteś typem sowy, bo niezależnie od tego, jaki masz chronotyp, on może iść w kursie kolizyjnym z naszą naturalną biologią, z tak zwanym cyklem melatoninowym, czyli melatoniną, hormonem, który odpowiada, czy jest generowany, kiedy jest ciemno,
kiedy idziemy spać i który odpowiada właśnie za rozpoczęcie i intensyfikację procesów regeneracyjnych w mózgu, w wielu organach, uruchamia wiele naszych zegarów biologicznych, ten cykl melatoninowy, jeśli go zaburzymy, a zasypiając po północy bardzo radykalnie go zaburzamy, wpadamy w zaburzenia snu i wpadamy w zaburzenie cyklu melatoninowego i to już w ogóle rozregulowuje naszą regenerację. O śnie można naprawdę bardzo dużo opowiadać. Snem nieuregulowanym, krótszym niż 7 godzin, powinniśmy optymalnie spać w okolicy 8 godzin, musisz wyczuć, ile dla ciebie jest optymalnie, czyli jak długo możesz spać, żeby budzić się naturalnie bez budzika, w długich sekwencjach, czyli nie tylko z dnia na dzień dzisiaj, tylko kiedy długo wypoczywasz i regulujesz sobie godzinę zasypiania, czyli jakby decydujesz się, o której pójdziesz spać, a nie o której będziesz wstawał, tak żeby naturalnie się budzić. No to w tym momencie wyczujesz też, dostosujesz trochę swój chronotyp, dostosujesz się do nowego stylu życia. Po prostu testuj, eksperymentuj, ale dbaj o sen, dbaj o pełne zaciemnienie, o właściwą temperaturę, o dobre łóżko. Dobrze jest zainwestować te pieniądze, które gdzieś tam odłożysz, oszczędzisz, w dobre łóżko, żeby to wszystko gdzieś szło razem w parze. No i czwarty jeździec apokalipsy. Jakikolwiek rozwój nie ma sensu, kiedy odwlekasz, kiedy prokrastynujesz. I to jest ta esencja, która jest w moim kursie, na grupie Mastermind, czy w mojej książce. To jest odwlekanie. I jeden z takich kluczowych problemów z odwlekaniem jest traktowanie problemu z odwlekaniem jako problemu z planowaniem. To się bardzo wielu ludziom myli. A dlaczego to się wielu ludziom myli? Bo mamy tak skonstruowany rynek. To znaczy, bardzo łatwo jest wykreować apkę do planowania. Jakiś nowy kalendarz, jakiś nowy notatnik, notes i reklamować go jako sposób na odwlekanie, że z moim kalendarzem czy z moją apką nie będę mieć już więcej problemu z tym, że odwlekam. No i łapiemy się na ten marketing i myślimy, mamy szóstą już aplikację na telefonie i myślimy, że ona nam pomoże w tym, żeby przestać odwlekać. A prokrastynacja jest problemem psychologicznym i nie ma tabletki, która szybko rozwiąże nasz problem z prokrastynacją. Natomiast co mnie nauczyło doświadczenie na paru tysiącach studentów samego kursu i paru tysiącach klientów książki, z niektórymi z nich prowadziłem i konsultacje, i po prostu zwykłą rozmowę, to jest to, że większość ludzi nie ma tak radykalnego problemu z planowaniem. Większość ludzi dobrze planuje intuicyjnie. Zresztą w większości ludzi, nie wiem jak u ciebie jest, ale nasz plan dnia jest relatywnie prosty, zmieści się na malutkiej karteczce spisany, bo mamy tylko kilka takich kluczowych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia. Oczywiście są menadżerowie, którzy mają wielopoziomowe, wielowątkowe zespoły, dużo projektów i tak dalej. Okej, oni potrzebują jakichś złożonych narzędzi do komunikowania się z zespołem, przydzielania zadań i tak dalej. Okej, to rozumiem. To może wymagać w tym momencie fajnego narzędzia, ale większość ludzi tak nie ma, to po pierwsze. Po drugie, większość ludzi naturalnie dobrze planuje, bo planowanie akurat dość dobrze łączy się i jest bardzo przyczynowo-skutkowe, jest logiczne i ta logika jest wybitnie prosta, samego planowania, takiego prostego dnia. A natomiast fakt, że ty wiesz, co masz zrobić, wiesz, jakie apki masz, ale nie robisz tego, odwlekasz, to jest już problem psychologiczny. I stąd właśnie cała idea mojego kursu, mojej książki i tego, że gdzieś tam w tym procesie psychologicznym pojawiają się nawyki, próba poradzenia sobie z nawykami, które sprawiają, że my dryfujemy z rzeczy, które chcemy zrobić, na rzeczy, które pragniemy. Pokryjomu gdzieś tam one są w nas, albo nawyki, które sprawiają, że właśnie dryfujemy od naszych celów. Jak zdefiniować te cele? Jak o nich myśleć, jak przestać fantazjować, jak unikać syndromu oszusta, że mi się wydaje, że mi się pewne rzeczy nie należą, jak zadbać o własne poczucie wartości. To są rzeczy składowe, które gdzieś składają się na odwlekanie, bądź też wysoką produktywność. I tych rzeczy można naprawdę mnożyć, ale jeśli dasz sobie szansę i poradzisz sobie z odwlekaniem, ale poradzisz sobie przede wszystkim z właściwą komunikacją, z właściwym podejściem do pieniędzy. Poradzisz sobie z własnym snem
i przestaniesz odwlekać, to teraz dowolny poradnik rozwojowy, jaki obejrzysz, będzie ci znacznie łatwiej wdrożyć, bo będziecie albo na niego stać, albo będziesz w stanie to skomunikować sobie, zrozumieć siebie, nazwać te emocje, poprowadzić wewnętrzny dialog, jakąś autokrytykę, coś w sobie zmienić, spróbować coś w sobie zmienić, no bo masz właściwą komunikację. Będziecie na to stać, będziesz miał właściwe finanse, będziesz miał właściwe podejście do tego, żeby pewne rzeczy do zmiany sobie przygotować, ułatwić, polepszyć. No i trzecia rzecz, prześpisz się z tym w sposób właściwy, będziesz miał wystarczająco mentalnej energii do tego. I czwarta rzecz, będziesz wiedział, jak zacząć to robić. Jak dopiero rzeczy mają sens. Pomysły są nic nie warte. Rzeczy, które mają sens, to są rzeczy, które ty robisz. Nawet proste rzeczy, proste pomysły, które robisz, są tysiąc, nieskończenie bardziej warte niż rzeczy, które zostają ci w głowie i nigdy nie są ruszone. I to tyle na dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Cześć.